Nowy teaser rozdziału drugiego OG, wszystkie skiny z nadchodzącego karnetu, współpraca z Zygzakiem McQueenem, darmowe halloweenowe nagrody oraz wiele więcej w tym filmie. Siemaneczko, z tej strony Sigu. I witam was widzowie w kolejnym filmie na tym kanale, gdzie oczywiście omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite. Ale zanim zaczniemy, stawcie łapkę w górę, jeśli sądzicie, że ten kodek jest słodziutki. Do tego, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał oraz słuchajcie, wpiszcie kod Sigusiek w sklepie Fortnite. Będzie mi naprawdę, ale to naprawdę miło, jeśli to zrobicie, ponieważ im więcej osób wpisze mój kod w Fortnite, tym więcej konkursów mogę dla was robić. Więc myślę, że naprawdę się opłaca, napiszcie w komentarzu Zygzak, ja wam wtedy przypnę serduszko. Wbijajcie na naszego Discorda, którego macie w opisie. No i słuchajcie, chyba więcej nie przedłużam i lecimy wprost do materiału. A pierwszym tematem, o którym sobie porozmawiamy, jest współpraca Fortnite'a ze Snoop Doggiem. I o tym, że taka współpraca w Fortnite'cie będzie, to już dobrze o tym wiecie. Już was naprawdę wiele razy informowałem właśnie o tym, że Snoop Dogg nadchodzi do Fortnite'a. No i dostaliśmy kolejne informacje, że w Fortnite'cie właśnie Snoop Dogg będzie miał własny koncert. Dokładnie tak, nie będzie to tylko eventowy właśnie skin, a będzie on miał cały własny koncert w Fortnite'cie. Nie wiadomo jeszcze, czy ten właśnie koncert będzie zrobiony na takim oddzielnym trybie jak u Metallica albo właśnie Karol G. Nie wiadomo, czy to właśnie będzie na takim jakby trybie kreatywnym, czy to będzie w oficjalnym Battle Royale, ale mamy właśnie informację, że to pojawi się już w listopadzie. Czyli właśnie koncert Snoop Dogga będziemy mieli już w listopadzie, oczywiście to się może zmienić, ale na ten moment właśnie wszystko jest zaplanowane na listopad. I szczerze, bardzo mnie interesuje sama postać Snoop Dogga, no bo wiecie, Snoop Dogg jest skojarzony z paleniem różnych rzeczy, a właśnie Fortnite to jest w sumie taka gra dla dzieci i się zastanawiam, jak to będzie w ogóle, jak będą wyglądać te rzeczy Snoop Dogga. No ale widzowie, oprócz samego koncertu, który będzie właśnie w listopadzie, no to również Snoop Dogg powinien mieć swój własny event pasik. Tak jak mieliśmy właśnie z Arianą, z Billie Eilish, no to tym razem również Snoop Dogg powinien mieć takiego mini event pasa, że będziemy mogli zdobyć jakąś emotkę prawdopodobnie, właśnie skin Snoop Dogga oraz edycję stylu do niego. No i takie event pasiki kosztują właśnie około 1800 V-dolców, więc za 1800 V-dolców będziecie mieli właśnie skina Snoop Dogga oraz parę różnych emotek, czy nawet muzyk i właśnie takich rzeczy związanych właśnie z tym artystą. Tak więc czekamy do listopada, zobaczymy jak to się potoczy, a my przechodzimy do następnego newsa, czyli do newsa związanego z Zygzakiem McQueenem. Więc jak już mogliście usłyszeć, do Fortnite'a nadchodzi Zygzak McQueen. Fortnite właśnie ma dalej współpracę z Disneyem i tym razem wprowadzają Zygzaka McQueena, chociaż nie tylko McQueena, no ale to wam powiem dopiero za chwileczkę. Wprowadzają właśnie Zygzaka do Fortnite'a. I ma właśnie ten McQueen trafić do Fortnite'a już niedługo, ponieważ twórcy już właśnie w Rocket League testują te skiny i właśnie te skiny Zygzaka McQueena mają trafić do Fortnite'a. No ale nie będzie to tylko Zygzak, ponieważ mamy informacje również o Złomku. Jeśli chodzi o Marka Maruchę, o które dużo osób strasznie się mnie pytało, nie mamy żadnych informacji, czy jakiekolwiek inne samochody z aut będą dostępne w Fortnite. Na razie mamy tylko potwierdzone informacje, jeśli chodzi o Zygzaka McQueena oraz właśnie Złomeczka. I w sumie wam powiem, nawet jak Marka Maruchy nie będzie, chociaż myślę, że strasznie dużo osób by go chciało, no to Zygzak i właśnie Złomek na pewno będą nam wystarczać. No to są takie super skiny, że no nie wiem, jak Epic Games popsuje jakoś design tych skinów, to będę naprawdę zły, ale jeśli Zygzak będzie wyglądał jak Zygzak, a Złomek jak Złomek, to ja to kupuję. No i szybkie wplątanie, jak wy będziecie kupować, to oczywiście z kodem Sigusiek, no ale dobra, już przechodzimy dalej do następnego newsa. A następną informacją, jaką dostaliśmy tym razem od Shiny, to nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego eventu, który będzie właśnie na koniec tego sezonu. Z plików gry udało się wykopać takie informacje, jak na przykład to, o czym wam mówiłem, że na skleconych slajdach właśnie zostanie puszczony film na tym właśnie wyświetlaczu. Więc mamy już potwierdzone na 100%, że właśnie na tych skleconych slajdach będziemy oglądać podczas eventu jakiś film. Dalej mamy na przykład taką informację, że niektóre z miejscówek, które aktualnie są na mapie, zostaną zniszczone. Zastanawia mnie, jakie te miejscówki zostaną zniszczone, no ale właśnie dostaliśmy informację, że parę z nich zostanie kompletnie zdewastowane. Oprócz tego podczas eventu zostanie użyty ten taki rifcik, nie wiem czy w postaci motyla, jak
kiedyś, czy będzie to po prostu rifcik, no ale właśnie będzie rifcik, który nas gdzieś przeniesie i myślę, że może nas przenieść na przykład do tego rozdziału drugiego OG. Myślę, że to by było całkiem ciekawe właśnie, jakby taki motylek znowu do nas jak kiedyś podleciał, właśnie byśmy go dotknęli i wtedy byśmy wlecieli w ten Fortnite drugi OG. No ale możemy jedynie spekulować, a co do pozostałych rzeczy, które zostały wykopane, no to informacje o tym, że będzie dużo modeli, tekstur i efektów, które są zaszyfrowane. I niestety póki co nie wiemy, co to są za rzeczy i w sumie nie wiem, czy się do tego czasu dowiemy. No ale dobra widzowie, przechodzimy dalej do następnego newsa, no i mamy nowy oficjalny teaser, właśnie zwiastujący rozdział drugi OG, wydany przez Fortnite'a. No i na tym teaserze, który dostaliśmy, również mamy taki trailer właśnie odwrócony, właśnie puszczony od tyłu, no i na nim mamy Midasa oraz Miałśniaka. Jak wiecie, no będzie skin właśnie Midasa z Miałśniakiem połączony, no i właśnie o tym jest ten teaser, że właśnie mamy Midasa, mamy Miałśniaka i w trakcie tego właśnie teaseru ten Midas, Miałśniakowy Midas się pojawia i mamy właśnie jego potwierdzenie, że on faktycznie będzie. Dostaliśmy też złotą wersję właśnie tego Midaso Miałśniaka i na niej już lepiej widać właśnie bardziej dokładnie, bo na tych teaserach są te skiny rozmazane, właśnie dokładniej widzimy, jak ten Midasowy Miałśniak będzie wyglądał. I słuchajcie, on jest właśnie w takiej złotej formie, co może nam sugerować, że właśnie złote style skinów powrócą do Fortnite'a. Tak jak kiedyś wbijaliśmy level i dostawaliśmy właśnie złote style, tak tym razem może również to powrócić. I pamiętam również, że w rozdziale drugim, sezonie drugim, mieliśmy skina Bananka w karnecie bojowym i właśnie ten Bananek miał specjalne wyzwanie do siebie, że musieliśmy chyba wbić 150 level, coś takiego, i wtedy dostawaliśmy złotego Bananka. Więc mam nadzieję, że coś takiego powróci, jest to zawsze coś fajnego, a my mamy oczywiście dodatkowe style do naszych postaci. A jak jesteśmy już przy postaciach, to teraz wam pokażę znowu wszystkie skiny, jakie będziemy mieli w karnecie bojowym właśnie w tym nowym rozdziale drugim OG. Bo słuchajcie, tak jak wam już mówiłem na poprzednich filmach, dostaliśmy teaser od Fortnite'a jako pierwszy właśnie, który wyszedł i na tym teaserze mamy nasz właśnie zwiastun rozdziału drugiego, sezonu drugiego, tylko puszczony od tyłu, plus dodane różne skiny właśnie, które będą w karneciku. No i takimi skinkami jest na przykład, słuchajcie, żeńska wersja agenta chaosu, będziemy mieli właśnie takiego skinka. Później mamy zremiksowaną nową Tientinę oraz 8-Balla, właśnie takiego czarno-żółtego. No i na samym końcu, słuchajcie, mamy właśnie tego Midaso Miałśniaka oraz połączonego skina Futrzaka z Mają. Więc te wszystkie skiny powinny trafić do karnetu bojowego, którego będziemy mogli kupić już 2 listopada. Skinki prezentują się naprawdę fajnie, ale już wam o tym mówiłem, więc po prostu przechodzimy do darmowych nagród halloweenowych. No i jak wiecie, w Fortnite aktualnie mamy darmowe nagrody halloweenowe i teraz rozpoczął się ostatni właśnie jakby tydzień zdobywania tych nagród, bo słuchajcie, właśnie mamy już wszystko odblokowane do po prostu odebrania. Więc za granie właśnie w Fortnite'a dostajemy level, a za ten level dostajemy właśnie halloweenowe nagrody. Także musicie sobie grać w Battle Royale, czy tam nawet Creative'a i właśnie wbijać tego expa, bo możecie zdobyć takie rzeczy jak właśnie gitarkę halloweenową, spadanie halloweenowe, jakiś plecak halloweenowy, mega kozacki kilof halloweenowy, bardzo go polecam, i słuchajcie, halloweenową lotnię. Oprócz tego jeszcze jakiś ekran wczytywania, ale myślę, że to was nie interesuje, a jeszcze emotkę możecie fajną zdobyć. Także myślę, że naprawdę warto robić te wyzwania, bo do 2 listopada, czyli do dnia update'u, możecie je zdobyć, a później one przepadną na zawsze, więc teraz sobie je odbierzcie, bo później już nie będziecie mogli tego nigdy zrobić. A ja myślę, widzowie, że to już by było na tyle z tego materiału. Przypominam wam o subiku oraz łapce w górze, jeśli film wam się spodobał. Nie zapomnijcie o wpisaniu kodu SIGUSIEK w sklepie, będzie mi naprawdę strasznie miło. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!